Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś przetestujemy, czy z samych brokatowych pisaków Elmer's, które ostatnio znalazłam w zestawie jako barwnik, czy wyjdzie z nich slime. Słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, komentarz oraz subskrypcję na tym kanale. Ja wybiorę te dwa kolorki, czerwone jeszcze sobie zostawię na wszelki wypadek, jakby się udało, że wyjdzie z tego slime. Jako aktywatora będę używać borax. Ostatnio przestawiłam się, jeżeli chodzi o jakieś nowości, na borax, ponieważ borax jest silny. Silniejszy, szybciej wychodzi reakcja i tak jakby szybciej widzimy, czy wyjdzie slime. Ogólnie zastanawiałam się nad tymi pisakami Elmer's, ponieważ jakby nie patrzeć, jest on robiony z innego kleju i zastanawiam się, czy z tego samego kleju, z którego ostatnio wykonywałam slime tutaj z zestawu. Co prawda on się kleił, ale jeszcze go potestujemy. Ale zanim do tego przejdziemy, to po prostu przetestujemy te dwa pisaki i wybrałam sobie tutaj taką miseczkę w kształcie serduszka i pierwszy poleci niebieski. Je można tutaj tak sprytnie odkręcić i wypchać. Tych pisaków jest więcej, one zachowują się troszeczkę inaczej, one są bardziej takie ciągnące. Więc pokładam w to nadzieję, że wyjdzie z tego slime. Mam taką nadzieję, więc też muszę uważać z aktywatorem, który będę niebawem dodawać. I dodaję kolor złoty. Tutaj tak on się prezentuje. Podobają mi się te brokatowe pisaki Elmer's, ale czy różnią się one jakoś bardzo od swoich innych kompanów? To się okaże. Ten kolorek, który dobrałam tutaj, niebieski ze złotym, świetnie się łączy. Może warto zrobić z tego taflę slime, jeżeli się okaże, że wiecie, że te dwa kolorki się ze sobą połączyły. Dobra, mamy tutaj, ja tutaj już mieszam swój aktywator, mam go w takim małym pojemniczku, to jest szklany pojemniczek. Wiecie, że możecie je dostać w Biedronce, takie podwójne jogurty w tym są sprzedawane. Takie owoce leśne tam były, pamiętam, i są one w takich szklanych pojemniczkach. Mega mi się to spodobało. Dobra, najpierw to wymieszamy między sobą. Wow, ale to fajnie wygląda. A teraz pytanie. Czy wyjdzie z tego slime? To jest, jakby nie patrzeć na konsystencję, to jest ona bardzo skupiona, bardzo ciągnąca. Jeżeli ktoś ma kleje ze Slime Boxa, to jest taka konsystencja. Nie przepadam za nią za bardzo, ponieważ taki slime z takiego kleju robi się szybko twardy. Nie oszukujmy się. Dobra, wlewam troszeczkę. Pierwsze pisaki na rynku, z których wyjdzie slime z tego? Nie wierzę. Zobaczcie. Specjalnie przelałam tego aktywatora, ponieważ chciałam, żeby pierwsze co to on się obtoczył dookoła i żeby nie wpadły bąbelki powietrza. Ale jakby nie patrzeć, to... Aha. No dobra. Może to się da jeszcze jakoś wyrobić, ponieważ zbija się w konsystencję, ale zobaczcie, niestety nie rozciąga się. Czekajcie, ostrość Wam ustawię, bo to jest bardzo ważne, żebyście teraz to widzieli. Zobaczcie, rozciąga się, ale jest taką... Odsłonię wszystko i teraz będziemy mieli ostrość. Niestety... Tu jest taki plus, że jednak to się skupiło w sobie. Ja dodałam bardzo dużo aktywatora i mam nadzieję, że... Zobaczcie, wpuszczę go tam i wyciągnę. Coś się dzieje. Halo, ostrość, ale to się mieni pięknie. Efekt mienienia się jest cudowny, ale spróbuję jeszcze to wyrobić w dłoniach, ponieważ jest jakaś szansa. Wpuszczam tę kulkę do aktywatora, ona się lekko namoczy i wyciągam. To jest, można by powiedzieć, dziwny sposób.
Dobra, jest szansa, wychodzi slime, yes! A już chciałam, że tak powiem, skazywać to na straty. Słuchajcie, ten slime jest troszeczkę inny niż ze standardowego kleju. Po pierwsze podejrzewam, że tutaj jest różnica w tym składniku PVA, co powoduje, że on będzie troszeczkę bardziej taki gumowy, skupiony, szybciej będzie się rozrywał niż taki standardowy. Ale to są pierwsze takie pisaki chyba, z których wyszedł slime. Taki sam, z samych pisaków, bo zazwyczaj musieliśmy dodawać klej, a tutaj one naprawdę wyszły, troszeczkę się skupiają szybciej. Ale zobaczcie, udał nam się slime, nie wierzę, mega, mega się cieszę, czyli z tego możemy coś jeszcze zrobić. Korci mnie z tego zrobić taflę. Co sądzicie, zrobić z tego taflę? Zrobić taflę z tego. Dajcie znać mi koniecznie. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa!